Proszę Państwa, są różne tajemnice. Tajemnica fatimska, tajemnica spowiedzi, tajemnica lekarska, tajemnica twierdzy szyfrów, tajemnice natury. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek programu Bliżej Natury. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj zajmiemy się tajemnicami, jakie skrywa nasza Matka Ziemia. A któż może być bliżej tych tajemnic, jeśli nie niedoceniany, styrany życiem górnik? Zaprosiliśmy do nas górnika z jednej ze śląskich kopalń, aby nam o tym opowiedział. Panie Andrzeju. Panie Andrzeju! Ja już je, kajem ugodać. Przed siebie. Dupia do przodku, ja. Proszę. Widzę, że z charakteryzatorką nie miał pan przyjemności. No chłopio, prosto z gruby dupianie z dancingu. Co ze ty myślisz? Dupać z gruby, prawda, czyli iść z kopalni, prawda? Dupać, synku, to jest dupać. Tak, dobrze. Panie Andrzeju, co pana dzisiaj dziwnego, tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, tak, że kombajn działał. Tak, ale mieliśmy o naturze rozmawiać. No z natury nie działo. Dobrze, to niech nam pan zatem coś powie na temat tajemniczych liści paproci odbitych w węglu. A chłopie, to nie ma żadna tajemnica. Znaczy, to jest tajemnica, rozumiesz? Bo na grubie jest taka maszyna, taki sztympel. Co te paproczki na tym węglu? Dup, dup, dup. A te ciule z Warszawy po 15 złotków to kupują. Ale jak chcesz, to ci powiem tak, choryktyk, tajemnica na grubie to jest łaźnia. O. Ja. Chłopie, tam normalnie jak wleziesz, to potem 3 dni na życiu nie umiesz usiedzieć. Godają, że to jest utopek, ale ja myślę, że to jest strzałowy lucek. Strzałowy to jest taki człowiek, który rozsadza przodek, prawda? Albo zadek. Proszę. Ale jogo do podna. Troszkę kultury, panie Andrzeju. Była kiedyś taka legenda o łysku z pokładu Idy. On robił na kawu karydutowy, rozumiesz? Ale Zabuska się zwolnił, rozumiesz? Wziął ta emerytura postmostowo, kupił se Matiza, rozumiesz? To pieruństwo mu do studzienki wpadło, rozumiesz? Pieruństwo, czyli coś złego, prawda? Czyli Matiz. No i teraz przyjął się na Hawuka Marcel dupie na nowego. O, i tu ciekawostka. Dupać, czyli zarabiać pieniądze, kosić szmal, prawda? Ja też ci dupna, jak mnie będziesz tak tłumaczył. Skądżeś je? Z Warszawy. Ja to wiedział. Taki ciul to ino z Warszawy może być. Wypraszam się. Ty się sam wyproś. Ale jak chcesz, to ja ci powiem, ta choryktyk, tajemnica na grubie, rozumiesz, tak, to jest skarbnik. O, ciekawe. To tak. Jest ciekawe, ty, bo co wypłata 15 złotków bierę, a tego nie widać. Aha, to pan troszkę o innym skarbniku mówi, prawda? Ja, bo tego z gorczkiem złota jeszcze żaden nie widział. Chyba go te kurwy ze związków zamknęły. Urzędnicy z kopalni, prawda? Panie Andrzeju, mogą nas dzieci oglądać? Chłopie, bo ja się znerwował, bo właśnie przez takie jak oni, jak ty, to ją muszę dupać. Szyb pochylnia. Po co? Powodzionka? Ja to mam w życiu, rozumiesz? Nie będę dupą, nie, bo już mam dość, chłopie. Ja to mam gdzieś, prawda? A wodzionka, dla państwa informacji, to jest taka zupa z chleba, taka zalewajka. Ty wiesz, co to jest wodzionka? Tak. Jak ty w tej Warszawie pomarańczy w dupiol.
oczu. Nie wiesz, nie wiesz, ale ja ci powiem. Wdupiasz pomarańcze, czyli jeść cytrusy, prawda? Słuchaj, ja ci powiem, bo mi się wspomniało. Ta korytyk tajemnica na grubie, rozumiesz? Tak. To są szczury. Szczury. Ja, one tam są, tylko nikt nie godał, bo nie. By sanepid gruba zawrzył. Kopal. Gruba. Ale mój ojciec przed wojną widział szczura 15 kilo. I co ten szczur godął? Mówił. Godął, ciulu. I on padł do mojego ojca tak. Idź za hołdy. Takie śląskie góry, prawda? Nie oci dupna. Ludzie chcą wiedzieć. Wykop ta chodupno dziura, wciepnij tam zgnite jabłco i zasuj. Zakop. Zasuj. Zasuj. Ja. I on tak zrobił, ty, i wyrosła mu ta chodupno jabłonka. Takie jabłca Antonówki, rozumiesz? Nie rozumiesz. Panie Andrzeju, to jest jakaś wyssana z palca legenda. To nie ma legenda, to jest prawda. Legenda jest taka, że ten szczur ze Żorkunia. Ale ja w to nie wierzę.